I witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony John Garrett, a to Spelunki. W ostatnim odcinku udało nam się odblokować to magiczne przejście do Krainy Lodu, więc możemy, że tak to powiedzieć, let it go, już się nie musimy martwić o jedną z rzeczy. Hach, śmieszny żart Johna Garretta, o mój Boże, Frozen. Let it go. Hehe, widzicie? To wszystko było zaplanowane. Tak zwane calculated. Dobrze, na spokojnie, wiem, że tego nietoperzaka możemy zabić. Przedostać się po geld. Czy coś jest ciekawego? Nie ma. Marnowanie czasu. Tam chyba nie ma nic ciekawego. W każdym razie nie z tamtej strony. Nie zamierzam umierać. Wszyscy wiemy, że umieranie jest bardzo smutne. Ciekawe, czy w tym odcinku uda mi się zrobić coś produktywnego, na przykład pójść do piekła. Chociaż w tej grze może. Hehe. Może. Nie w tej grze może, tylko w tej grze mogę chociaż pójść do piekła. To jest zajebistą sprawą. W sumie jakbym dostał jakiegoś wczesnego jetpacka, to może bym nawet się pobawił w ghostowanie jak kiedyś. Jak ktoś nie wie, na czym polega ghosting, to jest to po prostu czekanie, aż pojawi się duch i przechodzenie przez kryształy. Każdy kryształ zamienia się w diament o sporej wartości, więc no, multiplikujemy nasz wynik o sporej ilości monet, smoczych najczęściej. Dziękuję, że się przyczyniłeś, piesku, do wyjścia. Pies ma 3 punkty zdrowia, strzałki zabierałem 2, więc przeżyję jedną strzałę na ryj, na spokojnie. Nie zrobiłem tego specjalnie, ja nie jestem z tych ludzi, którzy krzywdzą zwierzęta, więc jak ktoś chce coś powiedzieć pecie, to możecie im, żeby całowali mnie w moją tłustą, włochatą dupę i tyle. Nie chcę mieć żadnych problemów, hehe. Może mi jeszcze YouTube wyłączy film. Później ktoś będzie musiał podać mi rączkę. Oho. Człowiek małpa. Człowiek pająk. Ha! Widzicie? Bez obrażeń, bez używania bomb. Tak to się robi. Trzeba oszczędzać na materiałach. Już powoli wracam do starej formy. Powoli, bo powoli. Tak samo jak w Crypt of the Necrodancer, powoli wracam do formy. Coin Multiplier Lost. Czy tam Lost, czy Los. Nie pamiętam, chyba Lost. O, shotgun. No dobra. Robi się coraz ciekawiej. Oni to tak jakby wręcz chcieli, żebym zabił jakiegoś shopkeepera. Ja nic nie mówię. W ogóle pociski ze strzelby lecą wolniej niż leci strzała z pułapki tej tutaj, tego arrow trapa, czy jak to się tam nazywa. Więc no, no trochę to jest realistyczne, bym wręcz powiedział. No jesteś dead. Ja mam tyle bomby, ile bym chciał. Mam też w razie czego paste, czyli taki klej ujebany, który pozwala mi przyczepiać bomby do ścian i to strasznie ułatwia życie i w ogóle jest fajnie. Zapłacę za swoje zbrodnie wołyńskie, no dobra. Kiedyś będę musiał, to na pewno. Już słyszymy, że muzyczka się włączyła na shopkeeper, chce nam spuścić w pierdol, ale spokojnie, my nie zamierzamy się mu dać. Ciekawe, czy jest Volt na tym levelu, bo to brzmi tak, jakby on zginął i w ten sam sposób odpalił tego drugiego shopkeepera. Albo jest... nie, sklep nie powinien być, bo sklep są chyba co 2 levele, jak dobrze pamiętam. A tak dla bezpieczeństwa będę sobie co pewien czas strzelał. Nie, Volt. Nie, sklep. Widzę, że się nie znam. I kurwa, macie jeszcze ten drugi sfele. Och, 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 prawie mnie złapał. Och, jestem wybuchowy jak gmoch. Dobra, niech on tam się pobawi z jego nowym kolegą. My odłożymy pieska do wyjścia, mamy 6 HP. Co pozwala nam przeżyć jeden strzał ze strzelby. Bo jak dobrze pamiętam, poprawcie mnie, jeśli się mylę, jeden pocisk zabierał 5 HP. Dobrze? Jesteśmy mordercą. Wszystkie tam śmieszne statystyki. Tyki, tyki. Zbieramy hajs. Zabijamy wszystko, co się rusza. I rozpoczynamy nasz quest storyline'owy, czyli zdobywanie Ujadai, czyli oka Wadżet. Czy tam jak to się tam pięknie wymawia. Jedna bomba za to, proszę bardzo. Zrobimy coś takiego. Się wydaje być dobrym blendem. To był dobry blend.
W sumie może nawet teraz zghostuję, jak już jestem taki YOLO, to jest 1-4, więc zaraz pójdziemy na niższy level. No, zobaczymy, czy będę YOLO. Co daje UJETA? Jak już widzicie, widzimy te piękne kryształy w ścianach, gdzie dokładnie są. W sumie nie tylko kryształy, ale też przedmioty. Jeśli jakiś przedmiot jest zakopany lub ukryty w ścianie, to na pewno go zauważymy. Co, powiem szczerze, jest przydatne. Bo no, może być to jetpack, może to być shotgun, może to być jakaś rękawiczka, zestaw 16 bomb, może to być prawie wszystko. Nie może... Czekajcie, mam pomysł. Nie mam pomysłu, jakby to zrobić. Tak tego nie zrobię na pewno. Chyba, że zrobię tak. Dobra. I coś takiego. Co za gnój. Dobra, nie, ja nie chcę po prostu się z nim bawić i ryzykować swojego życia, więc... Proszę, sklejka na ryj. BOOM! Zapłacę za zbrodnie wołyńskie, jak zawsze. Ktoś musi zapłacić. Uratujemy piesałkę. Chodź do wyjścia. Szczeg, szczeg, piesgu, mój drogi. Dasz mi drożgę HP, piesgu, co ty na to? Podoba ci się ten deal, piesgu? Dobra. Dobra, wiecie co, nie będę ghostował. Jest strasznie nieprzyjemnie ułożone dojście do Volta. Szkoda mi bomb, szkoda mi życia, szkoda mi ryzykować wszystkiego. Póki idzie dobrze. Skupmy się na tym, co potrafimy teraz. Druga zajebista zdolność. Jeśli oko Wadżet zacznie migać lub robić jakieś dziwne spuki rzeczy, których nie powinno, to znaczy, że na tym terenie możemy znaleźć... Wiecie co, wysadzę to, bo mnie to przeszkadza i mnie to dekoncentruje. Będziemy mogli znaleźć przejście do czarnego rynku. Jak wszyscy wiemy, czarny rynek przechowuje sporo niewolników, hehe, nie no, żartuję. Na czarnym rynku możemy dostać sporo zajebistych itemów praktycznie za darmo, zabijając shopkeeperów, rzecz jasna. Więc to darmówką bym nie nazwał, ale... Boom. To nie był dobry pomysł, jeśli chciałem poświęcić pieska, powinienem bardziej uważać. Dobra. Mamy łapawice, które pozwalają nam trzymać się ścian. Przydatne. Tam mamy przejście już do końca poziomu. Dobra, na spokojnie. Jeszcze jedna ofiara z pieska lub czegoś, co jest warte 8 karmy i dostaniemy od Kali kapale, więc będziemy mogli sobie zbierać krew naszych przeciwników i refilować tym samym HP. To jest całkiem dobre, nie oszukujmy się. Kurczę, ale dobrze mi to na razie idzie. Nie czuję, jakbym to miał jakoś strasznie koncertowo zjebać. Zjebczyć, bym powiedział. O, już właśnie zacząłem się przechwalać. Cieszyć jak głupi. No chodź, chodź. Oseł. Oso. Osu. Chodź, posłuchamy sobie muzyczki z osu, hehe. Oso. Usop. No, dawaj. O, no. To był zły pomysł. No ja pierdolę, nie, błagam, uspokój się, wszystko ogarnij. Ty chuju mielony, na czym ty chciałeś mnie złapać, co? Zgiń. Ten, co chciał mnie zmielić, widzieliście, jaki to był mielo? Razem to będzie zero. To było ciężkie, ale na całe szczęście udało nam się zdobyć to. Cały czas mamy 5 HP, złożyliśmy jedną z ofiar. Martwy shopkeeper chyba był warty 3 albo 2 faworki u Kalioki, więc nie będę się jakoś specjalnie bawił w zanoszenie jego zwłok, które są dla mnie gówno warte. Podbiję sobie jakąś żabkę wybuchową. Żabkę. Żabka bardzo dobry, rapseł. Dobra, co mamy na dole? Właśnie, muszę się skupić. O, już zaczęło migać. Zauważcie, że oko Wadżet zaczęło robić dziwne blink, blink, blink. Chyba będzie gdzieś tu, tak czuję. Połóżmy tu bombę. Tak, już wiem gdzie. To będzie tu, w tym miejscu. No dobra. Skoro mamy wyjście już odsłonione, może jakiś ołtarz Kali czy coś? Kali niech się w dupę wali. Kuli w dupę tuli. Chyba nie. W każdym razie nie wydaje mi się, żeby coś tutaj było takiego. Czy chcę oddać... chcę. Tak, dla bezpieczeństwa. Jedna bomba w tą czy w tamtą niby różnicy nie zrobi,
ale przeżycie pocisku lub ten jeden dodatkowy hapek może zmienić wszystko. Więc idziemy do czarnego rynku. Może opieprzymy jakiś rynsztunek na czarnym rynku. Albo dostaniemy wpierdol na czarnym rynku. O, dostałem cyklopa, Cyclops. Hehe, ale bombę poleciała, fizyka w tej grze taka zabawna. Dobra, postrzelamy trochę profilaktycznie. Może kogoś uda mi się zabić. Podniesiemy bomby, zabijemy tego gnoja. Dla bezpieczeństwa strzelę jeszcze raz. Teraz będę strzelał i podchodził. Dobra, już widzę martwy. Podoba mi się to. Śmierć jest ponoć ostatnim niewiadomym. Oj, 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 oj. Boom. Jest tam jeszcze ktoś żywy? Nie? To podnosimy szybko Ang. Pies żyje jakimś cudem, chociaż cyklop nie. Teraz znowu strzelamy dla bezpieczeństwa. Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. No dobra. Tu mamy uwięzionego jednego mielonego stala, którego trzeba zmielić do końca. Dobra, nie żyje. Cały czas jest muzyczka, więc musimy uważać. A, jedna linka. Ha! I co? Mielone cwele? Ale się dali złapać. No nie wierzę. Takie lamery. O, wo, 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 wo. Dobra, zrobimy coś takiego. Do bezpieczeństwa. Staram się jak najszybciej dojść do wyjścia. Zrobię coś takiego? Czy go trafię? A, no, 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 może? Może żabka raper? Nie, żabka to słaby raper. Ale teraz dostał skleje na ryj i BOOM! Cię nie ma, frajerze. Tak dla bezpieczeństwa. Kolejna bombka. I wynosimy się z tego miejsca. Zdobyliśmy wszystko, co chcieliśmy. Mógłbym uratować psa, ale nie ma po co. Jestem czarny i czarno to widzę. Zdobyłem Ang, które będzie nam potrzebne w następnej strefie, więc teraz oko wadżet w sumie już nam jest niepotrzebne. Ale i tak nie mam się jak go pozbyć, więc będziemy go mieli cały czas ze sobą. Na spokojnie. Hugo! Czwórka w lewo, szóstka w prawo. O, to mógłbym już zghostować. Bym był za. Ale tak naprawdę mi w sumie na skorze też nie zależy jak ktoś, więc nie będę się z tym pieprzył. O, cyklop. Dobra. Czy jest jakiś... O kurna, to było głupie. Czy jest jakiś ołtarz Kali, żeby się w dupę wali? Kuli, kuli, kuli. Pudi, pudi. Dobra, nie ma. Weźmiemy sobie bomby. I na spokojnie, powoli wybadamy sytuację, co tam się dzieje. Albo zacznę po prostu strzelać dla bezpieczeństwa, tak profilaktycznie. Może kogoś zabiję. Parę serii później coś tam jeszcze krwawi. Trzeba postrzelać, postrzelać i postrzelać i postrzelać i postrzelać. Dobra, on już nie żyje, został tylko ten z Volta. Volta 112, hehe. I idziemy. Dobrze, teraz dostaliśmy się do strefy lodów, więc tutaj mogą nam robić lody. Hehehehe, śmieszny żarcik. Tak na razie widzę, że tylko 12 minut i parę... Oho, ho, ho, ho. Co tam mamy na dole? Nic ciekawego chyba. Teraz się będziemy ślizgać, bardzo fajnie. Nie polecam się ślizgać, bo można łatwo spaść i zrobić sobie krzywdę. Cholera, ciężko będzie tu się poruszać. Już... Na pewno będzie świetna zabawa. Polecam dla całej rodziny. O, coś takiego. Dobra, mamy goldzik. Mamy Geldwäschel, czyli kantor po niemiecku, jak dobrze pamiętam. Złoto na wymianę. Geld, no to pieniądze, więc Geld to Geld. Geld to złoto, Geld to styl życia. Geld to miłość. Geld ci nie ukradnie, Geld cię dopadnie. Boom. Ciebie nie ma. Przyjrzyjmy się. Głowy Moai na pewno tu nie będzie. Nie ratuję psa, bo to jest niewarte mojego zachodu. Nie chcę ryzykować, skorzystamy z liny. Dla bezpieczeństwa powoli będziemy się przesuwać. Widzę chyba, że shopkeeper już zdążył zezgonować. Jaka szkoda. Idziemy niżej.
Zobaczymy, czy coś tutaj się nie trafi, jakaś głowa Moai może. No na pewno widzę, że tutaj jest coś bardzo łatwego do zghostowania. Cały czas jestem poszukiwany. Tu jest pies. Pies. Pies jest poszukiwany. Może nie jest, nikt się nie dowie. Kurczę, gdybym miał jetpacka, to bym na pewno ghostował, to wam mogę tyle powiedzieć, ale bez jetpola jest ciężko. I bez Kali. Czyli prawdopodobnie na następnym poziomie. A nie, tu jest Moai, dobra. Czyli tutaj muszę umrzeć, czyli mogę tu ghostować. W wielkim skrócie. Się tym gnojem na dole nie muszę nawet martwić, dobra. Dobra, ty spierdalaj. Psa w sumie mogę sobie do wyjścia dostarczyć, to nie będzie taki głupi pomysł. Podkop pod tym chujkiem małym robimy. Mamy sporo czasu. Na razie i tak bym się chciał zająć tym małym mielonym cwelem. Dobra, liny się przydadzą. Położymy bombę tu. Gin śmieciu. Dobra. Sprawa załatwiona. Shotguna zostawimy sobie tutaj. Weźmy psa. Piesałkę za mną. Raz, dwa. Przy ścianie. No spokojnie. Pies poszedł do wyjścia. Teraz pamiętajmy, żebyśmy my nie wyszli z tego poziomu. My tu mamy wyższy cel. Greater purpose, jak to się mówi. Z lewej strony musimy zacząć ghostowanie. To tutaj odbijemy tak trochę w tą. Dobra. Wszystko powinno być git. Powinien być git i blancik i spalanie blantów. I teraz się przekonacie, jak to się robi. Jak to się robi na dzikim zachodzie. 2 minuty 30 to jest time mark, kiedy spawni się duszęgiel życia. A jak wszyscy wiemy, duszęgle to straszne i chore skurwysyny. I oni nie chcą nas zostawić. Ja jestem człowiekiem czarnym. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, przesuwałem się trochę. Lol, co się dzieje z tą ścianą, nie? Kiedyś pamiętam, że był taki bug, że dało się człowieka po prostu zgnieść, jak się za bardzo przytulałeś do ściany i coś się stało i dostawałeś insta śmierci. To było smutne i nie polecam. Tak się nie powinno dziać w swoim życiu. Dobra, pojawia się duszęgiel, muzyka się psuje. Ustawiamy się na poziomie kryszteksów, które ma wziąć i przemienić w diamenty. Dawaj. Taki piękny duszek. Dobra robota. Czy tego będę chciał ghostować, czy jestem tak chciwy? Powiedzmy, że jestem. Dlaczego miałbym nie być? Dawaj, ghostuj to. Tak w ogóle ten duch to jest pani duch, ale kto o tym wie, ten wie. Dobra, biorę to. Score się podniósł wystarczająco. Przeskakujemy w nieudolny, bo nieudolny sposób. I dajemy się złapać. O nie! Zostałem przemieniony w mięso. Ale co to? Jak widać, zostałem zrespawnowany tutaj. I wchodzimy przez sekretne przejście. Mając hedget możemy dostać się do City of Gold, czyli miasta złożonego ze złota. Wszystko tam jest złote. Wszystko to jest jeden wielki pieniądz. Teraz muszę tylko pomyśleć, czy jest tutaj coś, co chciałbym zrobić. To byłoby warte moich cierpień, for your troubles, jak to się mówi, for your drables, jak to mówią mądrzejsi ludzie, bo wszyscy wiemy, że drables i troubles to są dwaj zaginieni bracia, czy coś takiego. Wcale nie wymyśliłem tego na poczekaniu i nie jest to wzięte z dupy. Zaufajcie mi, mam doktorat w mówieniu bredni. Sorry pies, ale po prostu pójdź se na dół i będzie spokój. A tu się muszę zająć swoim ważnym biznesem. To nie jest kurwa dobre. To było zjebane, jasny gwint. Cholera jasna, a już tak było dobrze. No nic. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki. Takich wylewów właśnie. Niech to.